Witajcie, kochani, serdecznie na kolejnych poczytajkach. Widzicie, tak to czasami jest, że bardzo czegoś chcemy, bardzo chcemy, żeby było dobrze, a wychodzi zupełnie inaczej. Dzisiaj przygotowałam dla Was nagranie z ogrodu. Jednak hałas z ulicy był na tyle zakłócający te historie, które czytałam, że niestety musiałam przerwać nagranie i przenieść się do pracowni pomysłowego Kufra. Także dzisiaj spotykamy się w innym miejscu, ale przy okazji macie okazję także po prostu obejrzeć fragment mojej pracowni, do której Was serdecznie zapraszam na zajęcia. Pomysłowy Kufer to jest pracownia, w której prowadzę zajęcia dla dzieci, ale także dla dorosłych, ponieważ każdy człowiek przez całe swoje życie rozwija się, poznaje nowe rzeczy i lubi czasami pomyśleć o czymś innym niż o szkole, o pracy. Lubi sobie w różny sposób odpocząć. I tutaj w Pomysłowym Kufrze daję Wam właśnie takie różne propozycje. Już jutro, kochani, już jutro Afrykański Dzień Dziecka. Także zapraszam serdecznie wszystkie dzieci. Myślę, że najlepiej od trzeciego roku życia, chociaż jeżeli dołączą do nas dzieci troszeczkę młodsze, to także oczywiście znajdziemy dla nich zabawę. A teraz zapraszam Was już na poczytajki. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami poczytajka. W zeszłym tygodniu obiecałam Wam, że przeczytamy sobie książeczkę Baletnice. Wiem, że widzicie w tej chwili odwróconą książkę, odwrócone literki, ale po przeczytaniu historyjki pokażę Wam obrazki takie, jakie mamy tutaj w książeczce. To co? Poczytamy troszkę. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób mimo tak pięknej pogody dołączy do mnie i posłucha. Dzisiaj czytamy Malarze dzieciom, Baletnice. Napisała Agnieszka Starok, zilustrował Edgar Degas, wydało wydawnictwo Tekturka. Najpierw przeczytam Wam fragmencik historii, którą opowiada wydawnictwo. Klara i Emilia, zachęcone przez mamę, zaczynają chodzić na lekcje baletu. Wkładają przepiękne, szeleszczące suknie i białe, mięciutkie baletki. Szybko okazuje się jednak, że balet wymaga ciężkiej pracy. Baletnice to opowieść o dziecięcych marzeniach i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Książka jest ilustrowana oryginalnymi obrazami Edgara Degas. To jeszcze troszeczkę o malarzu. Edgar Degas urodził się we Francji. Żył w latach 1834-1917. Był malarzem i rzeźbiarzem. W swoich pracach szczególnie lubił przedstawiać tancerki, ale także konie i sceny sportowe. Był przedstawicielem nurtów w sztuce zwanych impresjonizmem i realizmem. To co? Wiemy już troszkę więcej o naszej książce? To teraz poczytajmy, jaka była historia naszych baletnic. Dzień dobry, panie Adamie. Nazywam się Anna Wars. A to moje córki, Klara i Emilia. Chciałabym zapisać je do Pana na lekcję baletu. Słyszałam, że jest Pan najlepszym nauczycielem w mieście. Jestem pewna, że moje córki będą zachwycone.
Mruknął pan Adam. Dobrze, bądźcie w mojej szkole baletowej jutro o 10 rano. Zaczniemy pierwszą lekcję i zobaczymy, jak wam się będzie podobało. Następnego dnia dziewczynki podekscytowane przybiegły do szkoły baletowej. Wykonywały wszystkie ćwiczenia, które zlecał nauczyciel. Bardzo szybko zrozumiały jednak, że balet to ciężka praca i ogromny wysiłek. Klara, mimo zmęczenia, była bardzo zadowolona z lekcji. Emilia wręcz przeciwnie. Usiadła z boku i myślała tylko o tym, że balet w ogóle się jej nie podoba. Patrzyła na siostrę z podziwem. Ona rusza się tak zwinnie i lekko, myślała Emilka. Na Klarę patrzyła też dumna mama. Przyglądała się uważnie, jak dziewczynka wykonuje każdy ruch. Przypomniała sobie, jak kiedyś marzyła o tym, żeby zostać baletnicą. Mama dziewczynek, pani Ania, bardzo lubiła chodzić do teatru. Najbardziej uwielbiała balet. Wyobrażała sobie, że kiedyś będzie tą najważniejszą baletnicą w całym zespole. Piękną, prima balleriną. Jakie życie baletnic jest wspaniałe, myślała. Mają suknie robione z najlepszych materiałów, starannie wybieranych przez najbardziej cenionych krawców. Mama Klary i Emilii wyobrażała sobie, jak przed występem specjalnie zatrudnione panie szykują baletnicom stroje i prasują im suknie. W teatrze, na widowni, zasiada mnóstwo ludzi. Wszyscy patrzą z podziwem na tancerki, biją im brawo. Ach, jak wiele dziewczynek marzy wtedy, żeby zostać baletnicą. Ale urok tego przedstawienia to także orkiestra grająca na żywo. Ile tu instrumentów? Wiolonczela, fagot, kontrabas. To także dzięki nim przedstawienie jest tak niesamowite. Pani Ania wyobrażała sobie, że jej córki szykują się na wielkie przedstawienie. Wkładają przepiękne, szeleszczące, białe suknie i mięciutkie buty, zwane baletkami. Tańczą, robią piruety i leciutko stawiają stopy. Mama dziewczynek marzyła o sławie, ale sama nigdy nie była baletnicą. Nie zdawała sobie sprawy, jakiego poświęcenia wymaga ten taniec. I że sukces może osiągnąć tylko ktoś, kto naprawdę pokocha balet. Emilka baletu nie pokochała. Mijały dni, kolejne treningi. Dziewczynka z coraz większą niechęcią chodziła na zajęcia. Marudziła, czuła się zmęczona. Gdy po raz kolejny Emilka nie chciała iść do szkoły baletowej, zdenerwowana mama krzyknęła. Z takim podejściem nigdy nie będziesz dobrą baletnicą. Mamo, ale przecież ja nie chcę być baletnicą, odparła dziewczynka. To ty planowałaś być baletnicą i pragniesz teraz, żebyśmy spełniły twoje marzenie. Nie widzisz tego? A ty? Kim chcesz być w takim razie? Zdziwiła się mama. Chcę śpiewać. Zawsze to mówiłam. Marzę o tym, żeby zostać piosenkarką, ale nikt mnie nie słucha. Mama zamilkła. Zamyśliła się. Było jej przykro, ale zrozumiała, że dziewczynka ma rację. Dobrze, Emilko. Jutro pójdziemy do pani Lorenz, która uczy śpiewu. Zapiszemy cię na lekcję. I tak to, moi kochani, taka była historyjka o naszych baletnicach. Teraz spróbuję wam pokazać kilka obrazków namalowanych przez malarza Edgara Degas. Mam nadzieję, że mi się uda. To są baletnice, które przygotowują się do występu. O, a tak wygląda najważniejsza baletnica w przedstawieniu, czyli prima ballerina.
Tak, mogą wyglądać przygotowania do szycia sukien dla baletnic. Zobaczcie, tu są krawce. Oni wybierają odpowiedni materiał, krój i szyją. O, tutaj widać pana, który szyje sukienki. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda orkiestra. O, tutaj. Teraz spróbuję wam pokazać poszczególne instrumenty, chociaż to może być dosyć trudne, bo zasłaniamy światło, ale może się uda. Tutaj jest fagot. To jest taki instrument, w który się dmucha. Tutaj jest pan, który gra na wiolonczeli. A tak mogła wyglądać Emilka, która miała wszystkiego dosyć, bo przecież Emilka nie chciała tańczyć. Ona chciała śpiewać. Emilka chciała zostać piosenkarką, tak jak ta pani tutaj. Taka jest nasza historyjka o baletnicach. A tak naprawdę o dziewczynkach, które chciały spełnić marzenie mamy albo swoje własne marzenia. Ta historyjka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat, ale myślę, że dzieci starsze również będą zadowolone, przeglądając tą książeczkę. Co najważniejsze, to to, że czytając te książeczki ilustrowane przepięknymi malarskimi dziełami, zapoznajemy dzieci ze sztuką. Pomimo tego, że one prawdopodobnie jeszcze nie wiedzą, czym jest sztuka, to już mogą się zapoznawać z pięknymi obrazami i dzięki temu ich poczucie estetyki również się kształtuje. I kiedy do szkoły czy do przedszkola przyjdą albo ktoś przyjdzie z przedstawieniem, albo być może przyjdą Państwo, którzy grają na instrumentach, albo będą zajęcia z plastyki, dzieci już troszkę będą wiedziały więcej niż zupełnie bez takich opowieści. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i wartościowe. No to co? Myślę, że teraz pora na dalszą część opowieści zebranych w Kledach Sezamowych, napisanych przez Bolesława Leśmiana. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy sobie czytać o zaczarowanym rumaku. O zaczarowanym rumaku i czytaliśmy o tym, że książę Firus Szach postanowił sam wsiąść na rumaka i sam go uruchomić. Niestety nie poczekał na instrukcję od czarnoksiężnika, który powiedziałby mu, jak ma wrócić na ziemię. Posłuchajcie, co było dalej. Książę Firus Szach, uniesiony tak szybko i tak od razu w powietrze, nie rozumiał, co się z nim dzieje. Nie stracił jednak przytomności, bo był odważny. A odwaga jest potrzebna szczególnie wtedy, kiedy się lata po obłokach. Ziemia od dawna znikła mu z oczu. Widział tylko obłoki oświetlone słońcem. Jedne były złote, drugie srebrne. Niektóre paliły się tak mocno,
że aż dym złoty z nich buchał jak podczas pożaru. Firuz Szach nie widział nic prócz obłoków i słońca. Rumak biegł szybko i złotymi kopytami uderzał w obłoki tak mocno, że się czasem rozpryskiwały na strzępy. Firuz Szach czuł, że jego koń unosi go coraz wyżej i wyżej, coraz dalej od ziemi i od pałacu. Spojrzał w dół i zobaczył pustkę i przepaść. Doznał zawrotu głowy i pomyślał, że taka podróż w obłokach jest niebezpieczna i że trzeba wrócić na ziemię. Zakręcił więc tą samą śrubką w przeciwną stronę. Zdawało mu się, że tym sposobem skieruje rumaka z powrotem na ziemię. Ale to nic nie pomogło. Rumak pędził dalej, nie zwalniając biegu. Tymczasem słońce, które było dotąd nad głową Firuz Szacha, zsunęło się niżej i świeciło teraz prosto w oczy. W obłokach jest jeszcze dzień, pomyślał Firuz Szach, ale na ziemi na pewno panuje teraz noc. Właściwie czas wracać do domu, ale jak to zrobić? Czy czasem prócz tej śrubki, którą znam, nie ma jakiejś innej śrubki, której nie znam? Muszę poszukać. Koń galopował po niebie, przeskakując z obłoku na obłok, a Firuz Szach szukał tymczasem drugiej śrubki. Właśnie koń wspiął się na olbrzymią, puszystą i z lekka po brzegach purpurową chmurę, która miała wierzchołek złocisty. Firuz Szach uczuł, że chmura zakołysała się pod kopytami końskimi. Wierzchowiec natychmiast odbił się od purpurowych brzegów chmury i w jednym skoku przedostał się na jej złocisty wierzchołek, a potem ze złocistego wierzchołka zsunął się w dół na drugą stronę chmury i przeskoczył z niej na pobliski obłok, srebrny i chwiejny. W tej samej chwili, wstrząśnięty raptownym i niespodzianym podskokiem rumaka, Firuz Szach bezwiednie chwycił dłonią za czaprak, wysunięty spod siodła ku przodowi. Wówczas młody książę uczuł pod czaprakiem jakiś przedmiot, mały i twardy. Zajrzał pod czaprak i jakaż była jego radość! Gdy zobaczył drugą, nieznaną sobie śrubkę. To ona! Zawołał. To ona! Długo marzyłem o tej śrubce i znalazłem ją wreszcie. Teraz bieg rumaka zależy od mojej woli. Trudno doprawdy opisać radość Firuz Szacha. Nikt z nas nie był w jego położeniu, więc nikt nie wie, jak to przyjemnie, podróżując po obłokach, znaleźć taką śrubkę, od której zależy zbawienie. Firuz Szach natychmiast pokręcił śrubką i uczuł, że rumak zamiast unosić się ku górze, zwolna opuszcza się na ziemię. Opuszcza się coraz niżej. I tak ostrożnie, żeby jeździec nie spadł z siodła. Firuz Szach spojrzał w dół i zobaczył, że tam w dole pod obłokami coś zielenieje. Ucieszył się, bo zrozumiał, że to zielenieje ziemia. Nie widać jej było wcale. Widać było tylko cudowną, daleką zieloną barwę. Ale im niżej opuszczał się rumak, tym wyraźniej widniała ziemia. Już Firuz Szach zauważył czerwone i niebieskie barwy. Czerwone były zapewne dachy domów, a niebieskie rzeki, jeziora i strumienie. Lecz długo, bardzo długo i powoli zmierzał się rumak zaklęty, tak, że kiedy zbliżył się zupełnie, noc panowała na ziemi, a w niebiosach paliły się gwiazdy. Rumak dotknął ziemi kopytami i zatrzymał się wśród ciemności nocnych. Firuz Szach zsiadł z rumaka i postawił na ziemi swe stopy, które tak długo bujały w powietrzu, w obłokach. Ledwo mógł się utrzymać na nogach. Osłabiła go jazda powietrzna i głód, bo od chwili odjazdu ze swej ojczyzny ku niebiosom nie miał nic w ustach. Zaczął się uważnie rozglądać dokoła, żeby rozpoznać w mroku, gdzie się znajduje. W ciemnym pokoju trudno rozpoznać, gdzie stoi krzesło, a gdzie stół, a gdzie łóżko.
Co chwila, idąc po omacku, zawadza się to o stół, to o łóżko, to znów o krzesło. Wydaje się, że wszystkie przedmioty zmieniły swoje miejsce i że się same ustawiły inaczej, niż je wednie ludzie ustawili. Ale daleko trudniej niż w ciemnym pokoju dać sobie radę w ciemnej i nieznanej miejscowości. Drzewa wyglądają po ciemku jak strachy i potwory. Przedmioty bliskie robią wrażenie dalekich, a dalekie bliskich. Wszystko dokoła zmienia swe kształty, obce i nieznane. Wszystko chowa się w mroku, ucieka i znów, strasząc, podchodzi bliżej. Firus Szach znalazł się właśnie w ciemnej i nieznanej miejscowości. Toteż przez długi czas nie mógł zrozumieć, gdzie jest i co się z nim dzieje. Wytężał wzrok na próżno, bo nic nie widział. Ale powoli oczy jego przyzwyczaiły się do ciemności i zaczęły coraz lepiej rozróżniać wszystkie przedmioty. Wówczas dopiero Firus Szach zrozumiał, że stoi nie na ziemi, lecz na tarasie, gdzie było pełno palm i kwiatów w olbrzymich alabastrowych wazonach. Obejrzawszy dokładnie taras, Firus Szach przekonał się, że taras znajduje się na dachu jakiegoś pałacu. Po chwili młody książę zauważył schody, które wiodły z tarasu do wnętrza pałacu. W głębi schodów, na ostatnim ich stopniu, ujrzał książę drzwi na wpół otwarte, przez które można było wejść w tajemnicze, oświetlone komnaty pałacowe. Książę zbliżył się do tych drzwi i pomyślał: chyba mogę śmiało wejść do pałacu, bo nikt mnie nie weźmie za zbója lub niebezpiecznego włóczęgę. Nie mam przy sobie żadnej broni, ani złych oczu, ani potwornej twarzy. Pomyślawszy tak, szerzej roztworzył drzwi, ale starał się przy tym nie czynić najmniejszego hałasu. Hałas mógłby obudzić i przerazić kogokolwiek ze strażników lub służby, która spała w pierwszej komnacie. Toteż książę ostrożnie i na palcach przeszedł przez tę komnatę i o mało nie zawadził nogą o wargę tłustego strażnika, który się rozciągnął jak długi na podłodze i chrapał tak mocno, że mu dolna warga podczas chrapania zwisała bezwładnie i przygnęła do podłogi. Firus Szach zdręcznie wyminął tę wargę, ale musiał wyminąć wielu jeszcze innych strażników, bo pełno ich było w komnacie. Wszyscy byli czarni, wszyscy chrapali i każdy miał szablę przy boku. Firus Szach domyślił się, że są to murzyni na usługach jakiejś pięknej księżniczki. Murzynów księżniczki już widziałem, pomyślał Firus Szach. Chciałbym teraz zobaczyć samą księżniczkę. Zapewne jest piękna i śpi. Bez chrapania i bez szabli przy boku. Prócz tego jest dobra i lubi ratować nieszczęśliwych ludzi, którzy na zaklętym rumaku przebyli pełną niebezpieczeństw drogę. Tak rozmyślając, Firus Szach zbliżył się do drzwi następnych. Te drzwi były najładniejsze, całe ze złota i na tym złocie wyryty był napis purpurowy: tu śpi księżniczka. Firus Szach zręcznie, bez hałasu, otworzył te drzwi i wszedł do komnaty, która miała błękitne ściany, błękitny sufit i błękitną podłogę. Na suficie wisiały błękitne lampy i oświetlały całą komnatę. Księżniczka spała na wysokim łożu pod błękitnym baldachimem. Dookoła zaś księżniczki, na mniejszych i mniej wygodnych łożach, spały jej służebnice, aby snem swoim towarzyszyć snom swojej pani. Firus Szach zbliżył się do śpiącej księżniczki i spojrzał na nią. Była tak piękna, że od razu się w niej zakochał. I pomyślał: jak się to dobrze stało, że rumak zaklęty zawiózł mnie do tego pałacu. Nie chcę innej żony prócz tej księżniczki, która śpi w błękitnej komnacie pod błękitnym baldachimem. Muszę ją przeprosić za to,
że tak znienacka i niespodzianie wszedłem do jej komnaty podczas snu, który zapewne jest tak samo piękny jak ta, która w tym śnie spoczywa. Prócz tego muszę, korzystając z przypadku, okazać jej natychmiast swój zachwyt i szacunek. W tym celu Firus Szach ukląkł obok łoża księżniczki i z lekka dotknął jej dłoni swoją dłonią. Księżniczka otworzyła oczy, ale była tak zdziwiona, że nawet nie krzyknęła, tylko patrzyła na klęczącego u stóp łoża księcia. Firus Szach, korzystając z pomyślnego dla siebie milczenia księżniczki, pochylił głowę i rzekł te słowa. Czcigodna księżniczko, dzięki dziwacznemu i naprawdę czarodziejskiemu przypadkowi znalazłem się w tej komnacie mniej więcej o północy, kiedy wszyscy ludzie zazwyczaj śpią i nikt nikogo nie budzi. Jestem synem króla perskiego, a jeszcze wczoraj z rana byłem w Persji. Dziś jestem w nieznanej krainie. Grozi mi tu niebezpieczeństwo, o ile ty, czcigodna księżniczko, nie weźmiesz mnie pod swoją opiekę. Wiem jednak, że nie odmówisz mi swojej opieki, bo z pewnością jesteś równie dobra, jak piękna. Księżniczka przytarła senne oczy i odrzekła. Rzeczywiście, jest godzina późna, ale wcale nie jestem zmęczona, bo bardzo wcześnie ułożyły mnie dzisiaj do snu moje służebnice. Jestem najmłodszą córką króla bengalskiego. Ojciec zbudował mi pałac za miastem, z dala od swego pałacu, żebym miała świeże powietrze, bo w mieście panuje zaduch. Możesz być spokojny o siebie, mój niespodziany gościu, bo w Bengalu gościnność i grzeczność nie mniej jest rozpowszechniona jak w Persji. Nic złego ci się nie stanie. Strasznie jestem ciekawa, jakim sposobem w tak krótkim czasie przebyłeś tak wielką przestrzeń od Persji do Bengalu. Jeszcze więcej ciekawi mnie, jakim sposobem o tak późnej porze przedostałeś się do wnętrza mego pałacu. Ale widzę po twoich oczach, że jesteś zmęczony i głodny. Jutro z rana opowiesz mi wszystko, a tymczasem zbudzę moje służebnice i każę im nakarmić ciebie i wskazać jeden z moich pokojów, w którym znajdziesz spokojny nocleg. Księżniczka klasnęła w dłonie i wszystkie służebnice obudziły się od razu. Wszystkie jednocześnie przetarły oczy i wszystkie jednocześnie powstały ze swoich łóżek, bo spały w ubraniu, aby były w każdej chwili gotowe na usługi księżniczki. Każda wzięła do ręki zapaloną świecę i wszystkie razem podeszły do księżniczki, aby wysłuchać jej rozkazów. Każda, przechodząc obok Firus Szacha, kolejno błyskała mu w oczy świecą i ze zdziwieniem oglądała jego twarz, bladą, lecz spokojną. A księżniczka rzekła. Ten, któremu kolejno błyskałyście w oczy świecą, jest synem króla perskiego. Nazywa się Firus Szach. Zabłąkał się w nocy do mojego pałacu. Uważam go przeto za mojego gościa. Jest zmęczony długą podróżą. Musi się pożywić i wypocząć. Nakarmcie go suto i urządźcie mu wygodny nocleg w purpurowym pokoju. Natychmiast wszystkie służebnice błyskające świecami zaprowadziły Firus Szacha przez długi szereg komnat w głąb pałacu do pokoju, który nazywał się purpurowy, bo miał purpurowe ściany, purpurowy sufit i purpurową podłogę. Zanim Firus Szach zdążył obejrzeć swój pokój, już służebnice księżniczki przyniosły mu na srebrnych tacach potrawy i przygotowały łoże puchowe na nocleg. Potem wyszły, pozostawiając księcia samego w purpurowym pokoju. Firus Szach jadł szybko i dużo, bo podróż na rumaku zaklętym podnieciła jego apetyt. Po zjedzeniu wszystkich potraw i po wypiciu wszystkich win wyciągnął się wreszcie na puchowym łożu i zasnął. Przez całą noc śniła mu się księżniczka i rumak zaklęty. I smaczne potrawy na srebrnych tacach i pokój purpurowy, w którym się właśnie znajdował. Tymczasem księżniczka z niecierpliwością wyczekiwała powrotu swych służebnic. Gdy wreszcie wróciły, zawołała je do siebie i rzekła –
Czy według Was młody książę jest szatynem czy brunetem? Brunetem, odpowiedziały służebnice. Najzupełniej się zgadzam z Waszym zdaniem, rzekła księżniczka. Jest to brunet, bardzo piękny. Bardzo piękny, dobry i szlachetny. Ciekawam, czy Wam się podobał tak samo jak mnie, czy nie tak samo? Tak samo, zawołały chórem wszystkie służebnice, błyskając świecami. Byłam tego pewna, rzekła księżniczka. I wiem, że byłybyście radę, gdybym wyszła za mąż za Firuzszacha, bo wszakże trudno znaleźć piękniejszego i szlachetniejszego młodzieńca na całym świecie. Oj, trudno, szepnęły zgodnie służebnice. Nie wiem tylko, ciągnęła dalej księżniczka, czy Firuzszach zakocha się we mnie? Księżniczko, rzekła na to najstarsza z służebnic. Jestem już stara i doświadczona. Zauważyłam też od razu, że Firuzszach jest przeznaczony tobie na męża. I cieszy mnie to bardzo, że wkrótce będę na waszym weselu. Ponieważ jesteś stara i doświadczona, więc wierzę ci najzupełniej, odpowiedziała księżniczka. A teraz jestem śpiąca. Przerwijcie więc rozmowę i życzcie mi dobrej nocy. Dobrej nocy, zawołały chórem służebnice, gasząc naraz wszystkie swoje świece. Księżniczka wyciągnęła się wygodnie na swoim łóżku i zasnęła. Śnił się jej książę Firuzszach. Ale ponieważ książę nie zdążył jej jeszcze opowiedzieć o rumaku zaklętym, więc rumak zaklęty nie przyśnił się księżniczce. To tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że ten fragment książeczki o zaklętym rumaku również Wam się podobał. Jak słyszycie, moje gardło już troszkę się zmęczyło, pewnie podobnie jak księżniczka i Firuzszach. Nie wiem, czy jak dzisiaj zasnę, będą mi się śniły zaklęte rumaki, błękitne i purpurowe komnaty, tego nie wiem. Ale moje gardło już rzeczywiście musi odpocząć. Bardzo się cieszę, że kilka osób dołączyło tu do mnie na żywo na Facebooku. Mam nadzieję jednak, że ci, którzy nie byli ze mną podczas poczytajek na żywo, dołączą i obejrzą sobie nagranie z dzisiejszych poczytajek. No cóż, transmisja trwała dosyć sporo, pomimo różnych problemów. Żegnam się z Wami serdecznie, bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie na kolejnych poczytajkach. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Pa, pa. Do zobaczenia za tydzień.